Jesteśmy z Adamem Oknińskim, pogali.pl ma w Białymstoku. Cześć Adam. Witam wszystkich. Powiedz nam, jak podoba Ci się dzisiejsza gala? Gala bardzo fajnie wyszła, walki ciekawe, szczególnie te trzy ostatnie. Naprawdę wyrównany poziom. No i myślę, że nie tylko mi się podobały te walki. Jak wyglądały Twoje przygotowania do następnej walki? Obyły się teraz bez kontuzji? No, kontuzję wyleczyłem. Już jest wszystko w porządku z ręką. Normalnie już trenuję, sparuję. No i czekam na walkę 7. Twoim najbliższym rywalem będzie Michał Piszczek. Wiesz coś o tym rywalu? Co możesz o nim powiedzieć? Nie wiem, kto to jest. A chcesz może mu coś przekazać? Przekażę mu wszystko w klatce. W przyszłości widzisz się w walce o pas PLM-a? Myślę, że kiedyś w przyszłości tak. Myślę, że czemu nie. Ale to jeszcze tam odbiegły czas. Jeszcze w sumie o tym nie myślę, ale no... W przyszłości myślę, że może być taka możliwość. Pierwsza porażka przyszła z Łukaszem Klingerem. Chciałbyś, aby doszło do waszego rewanżu? Bo ostatnia walka Łukasza była przegrana z Tomaszem Kondraciukiem na promo. Tak, walczyliśmy tutaj w Białymstoku właśnie. Przegrałem z nim walkę. Teraz miał walczyć Marcin Wójcik z Klingerem, tak właśnie. Mhm. Za tydzień w Legionowie. Zobaczymy, jak tam walka wypadnie. I wtedy będziemy może rozmawiać, nie wiem, jeszcze ja tam jestem otwarty i chętny na tą walkę.